Okay, Martin. We're about ready to ram the gate, with less than 10 minutes from your first shot to pull this off. Take any longer, they'll be sending someone to rescue us. You take out the front guards, concentrating on the machine gun nests. Once the gate is down, get in there and find the Major. Then rendezvous back at the truck. A to skończony ham zamknął przed moim nosem drzwi. Dobra. Dajcie, moi drodzy, nowym odcinku Salmi Suty Halow Druty. No cóż, na samym początku chciałbym wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o moją sytuację zdrowotną, bo na pewno niektórzy z was się zastanawiają, nawet wiem kto. Także jeżeli chodzi o moją sytuację zdrowotną i o uraz mojej ręki, sytuacja wygląda następująco. Ledwo co mogę ruszać kciukiem, ale niestety jest bardzo przeszywający ból dłoni, jakby wam ktoś prądem raził, dosłownie. Straszny jest to ból, nikomu tego nie życzę. Ale jakby to powiedzieć, po zdjęciu szyny gipsowej na szczęście mam możliwość, jakby to powiedzieć, 1/3 ruszania kciukiem, począwszy od paznokcia. Wiem, taki trochę długi wstęp, ale wiecie, to trzeba wyjaśnić, żeby nie było później niedomówień i tak dalej. Widzę, że mi jakiś czas goni, jak to się mówi, czas zgoni, a panienki stygną. Nawet widzę jedną panienkę, która do mnie strzela. Ja niestety, cholera, obrywam. Chodźcie, chłopaki. O, jadą. Jadą, chłopaki. A niech jadą. Mam nadzieję, że tutaj nie ma żadnego snajpera. Ale coś słyszę już. Oho, widzę piff-paffy. Co on tańczył, makarienie? Baila ty tejla, makarena. Casa buena. Baila ty tejla, makarena. Makarena. Hej! Dobra. Tak, moje błasnowanie w tej grze, ogólnie w grach, to jest coś niewytłumaczalnego, ale coś jednocześnie pięknego. Zależy dla kogo, nie? Dobra, widzę, że stoiska. Szpabi. Widzę, że stoiska z kłodami są już przygotowane. Bardzo dobrze. A to jest mój, już chciałem strzelać. Niestety musimy się pospieszyć. To dosyć szybko, bo tutaj kurcze pieczone. Albo kurcze blaszka. Dawał małpę, udawał ptaszka. Czas leci. I musimy się niestety pospieszyć. Tu ktoś był? Był. Niemcy, którzy tańczą na moje przywitanie. A ci chodzą jak jacyś złodzieje? Tak. Nienawidzę swastyk. Szczególnie tych niemieckich lag. Nie słyszałem, jakby granat. Ale nie widać. No i wracając jeszcze tak szybko, moi drodzy, do mojego stanu zdrowia. Mam nadzieję, że to mi się do świąt wygoi, bo prawdę mówiąc, ja cały czas wszystko muszę robić prawą dłonią, na szczęście prawą cały czas od urodzenia operuję. Moja główna ręka to prawa, a mniej ważna to lewa. Tylko to nie są, wiecie, rączki Renia i Zosia Rączkowskiej. To są Niemcy? Kurde, nie poznałem. Jesteście wszyscy tacy podobni. Kurde, ty. Fabie, oła. To był granatyn. Granatyn, machyn. W dupę, ałachyn. Basenik? Nie. Chyba, że dla babasów. Ale nie ma tutaj żadnych babasów. Nie mogę, jak oni się skradają. Zaraz, sprawdźmy, co jest w ogóle na górze. A nawet się nie da wspiąć. Dziwne. Okej. Okay. Także, moi drodzy, módlcie się, żeby do świąt
Moja dłoń... jakby to powiedzieć, wygoiła się... No kurde, no nie umiesz rzucać tymi granatami? To, co ty to... Ja nie wiem, jak ich szkolili. Tu pewnie powyskakują, bo to już widać. Kurde, macie. Tu ktoś? Jak to tak wyglądało? Dobra, widzę granat. O Jezus Maria. To mnie się nie podoba. Oj, widziałem Niemca. A nie, to jest mój. Ojejku, jejku. Achtungi. Oho. Tak dla zdrowotności lepiej dobić. Dla zdrowotności. Dobrze, mam nadzieję, że w ogóle się cieszycie, że mnie słyszycie i że widzicie tęże grę, bo niektórzy bardzo lubią tematy wojenne. Strzelaneczki? Strzelaneczki? Strzelanki. Jak oni w ogóle rzucają te granaty? Gdzie bum? O. Przeobrywałem niechcący. Niechcący. Aparat sącokujący. Oj. Yikes. Uuu. Ingram. Ja coś innego powiedział, ale bym zaraz dostał ostrzeżenie, no. YouTube'a. Ja nie chcę tego robić. O, granat był? Albo mi się wydawało. Tak na mnie coś zadziałało. No idźcie, idźcie. Ja wchodzę jak Rambo, strzelam, nie pierdzielę się w tańcu. I ten. Nie idę przed siebie, nie? A oni, kurczę. Nie wiem. Męczą się. To trzeba iść do przodu i robić pyk, 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 pyk. Pyk, 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 pyk. Piu, piu, piu. Tyś, 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 tyś. No, widzicie? Jak chcecie być takim żołnierzem jak ja? Achtung. To trzeba w ten sposób robić. Pif, 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 pif. Tyś, 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 tyś. No. I tak to leciało. Punkt dla czarnego fortepianu. Pamiętacie? Ten, że epiczki tyle turniej. Mówię ironicznie epiczki, bo... No weź tego zabij. Ponieważ bardzo nie lubiałem tego teleturnieju dla dzieciaka. Wydawał mi się strasznie prymitywny i strasznie głupi. Więc jeżeli kogoś uraziłem, ktoś, kto lubiał ten teleturniej, to bardzo przepraszam. Jedyne chyba tylko, co tam było fajnego, to prowadzący ten, jeżeli dobrze pamiętam, Rudy Schubert, tak? Jakoś tak. No, akurat go pamiętam z jakichś tam filmów, bo grał. A tak to, no niestety, teleturnieju moim zdaniem się nie sprawdził. A jaką mam spróbę? Pif, 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 pif. No wyskoczysz czy nie? Aha. Patrz na tu. O, pif, 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 pif. No, następni. Aj. Oberwę. A teraz przygram wam na moim pistolecie. Co prawda miałem inaczej to zagrać, ale za mało kulek w dupie. Nie, tak poważnie, za mało kulek w czym? To jest mój? Mój. Well done to taki dobry stek. Gentlemen,
Wiecie co, ja te wstawki będę po prostu przyspieszał, bo wiem, że one nic nie wnoszą, a to jest takie trochę niepotrzebne przedłużenie filmu. Filmu. Francja! O! My lecimy z samolotem, czy jedziemy, czy co to jest? Nie, no, wygląda na samolot. Tak, samolot, bo to nie taka skrzynia biegów. Cześć. Czuję się trochę jak w poczekalni do lekarza. Nie uważacie? Jest tak dużo ludzi, ciasno, każdy patrzy na siebie i tak myśli: Boże, szmaria, już chcę do domu. A tutaj wszyscy tak siedzą, kaszlą. O właśnie, kichają, smarają. Radziłbym ci się zaszczepić, kolego. All right, everyone, brace for landing. Ej, jak trzyma go pod pachą. A mnie nikt nie trzyma. Ej, nie trzymaj mnie za tego. Ej! Puszczaj! A może nie puszczaj? No, twarde było. Nie powiem, że nie. O, kapitan Price do mnie gada. A ja trochę byłem pijany. Zastanawiam się tylko, kto mnie trzymał za moje przyrodzenie. Który to z was? Oho, widzę niemiaszków. To trzeba tak zrobić. Czekajcie, bo ten się oddala. To nie się oddala. Tego trzeba zrobić. Pyk! O kurde, nie trafiłem. No nie wierzę, przecież mierzyłem w jego czerep. A tutaj nic się nie udało. Pyk! Ale napierniczają? O kurka wodna. No nie wierzę, że nie mogę ich trafić. Jezus Maria. Szybciej ładuj. Widziałem innego niemiaszka. Dobra, może jakoś tędy się przemieścimy. Ale nie podoba mi się jedno, wiecie co? O kurde macie. Stan mojego życia. Jezus Maria, dajcie mi jakieś życie. Życie! Tu może będzie? O, coś tam wziąłem. Strasznie mało. Tu powinno być jakieś życie. Halo? Życie? Jest! O, od razu lepiej. Matko Bosko. Normalnie rzucić zapałkę. Mamy ognisko. Niezła rozpałka by była, nie? Długo by się paliło. To moi? To są moi, dobrze. Gdzie oni są? Tam oddali. Właśnie ciemno. Ciemno. Mało co widać. Tu ktoś jest? Aha, tu się chowasz, gościu. Tyk. Nic? Pyknijmy razem. W Call of Duty. Dobra, trzeba się przemieścić, bo... Jeszcze jakiś... Jeszcze właśnie, jakiś ten... A tutaj muszę iść. Illa. Ajajajajajajajaj. Sergeant, go back across. Get to their flak gun and turn it on that tank. Find Private Mills and take him with you. Dobrze, kapitanie. Dobrze, kapitanie Price. Już idę. Szkoda tylko, że nie mogę
coś jakoś lepiej. Myślę, żeby mnie tak nie ciukali. Dobrze, że tu są apteczki chociaż. Zaraz pójdę. Tylko wezmę apteczkę. Dobra, wziąłem? Wziąłem. O cholera. Idę. Więc zaraz będę obrywał. Zrobić slalomem. Slalomem to tak. Nie oberwiemy za bardzo. Stare sztuczki w grach zawsze się sprawdzały. Okej. Okay. A to tutaj coś muszę zrobić. Dobrze. Au. No ale... byś mógł mnie osłaniać, tak? Tu. Pięknie. O to chodziło. No ktoś... aha, to jest mój. Tutaj tu jest tak ciemno, że słabo co widzę na monitorze. I pewnie zresztą też, tak mi się wydaje. Lera. Może stąd? Kurde, ale ich tu dużo. Jak kaczki. Obrywacie? Chyba obrywacie. O, przynajmniej jest ciszej. Niż było ostatnio. No dobra. Pomyliłem się. Ale tak musimy podejść. Czy ja muszę ich tu wszystkich porozwalać? Oni ich nie widzą? Bez sensu trochę. Tam jeszcze jest. No. Co się dzieje? Czysto. Czysto i przejrzysto. Next. O. Captain, we salvaged the area. Apart from some medical supplies, all we found were a couple of rifles and several Panzerfausts, which are woefully inaccurate. Thank God we still have that flak gun. We can use it to hold the bridge until our relief shows up. O! Lepiej się schować. O. Bombardują nieźle. Idziemy. Przynajmniej jest jaśniej niż wtedy. To mi się podoba. A, no tutaj mam iść, tak? No tak. A, broń zachodniego brzegu kanału. I trzeba utrzymać się do czasu przybycia posiłków. W sumie coś bym zjadł, jak posiłki mają przybyć. Hehe, taki dwuznaczny żart. Co by tu wziąć? Jest coś fajniejszego? O, ten może być ciekawy. Jak oni wytrzymują te strzały? Ja tego nie rozumiem. Okej. Tam napastują, wszędzie napastują. Dostał czy nie dostał? To dostał. Trochę mało tej amunicji tutaj, nie powiem. Kto tu tak pruje? No tu coś słyszę. Nie. Kurde, z każdej strony słyszę coś. Jezus Maria. Idę po amunition. Ammunition completion. Może zamienię sobie jednak, bo tutaj więcej tego było. Kogo ty... a, tu jest. Tak dla spokojności. Krują ładnie i ładują. Auć. Zaczynają brywać. To niedobrze. Ciekawe co będzie tutaj dalej, bo jak na razie to z każdej strony czuję się
Osaczony. Ktoś tu idzie? No idzie. Dobra, na razie czysto i przejrzysto. Cześć. Co ty tu robisz? Ja czyszczę teren. Tu? Nie. Tam prują. Co wy tak prujecie tutaj moich kompanów? Kompaniero. Czy znowu mam się cofnąć? Wow. Ej. Nie za... Oj. Apteczka. Ej. Muszę tutaj oszczędnie ją brać, bo... Bo nie jest za fajnie, a... Apteczek mam... I co kot napłakał. No może z tego? Będzie szybciej i lepiej. Oho, słyszałem granat. Tylko nie wiem gdzie. Gdzieś tu. Szkopen. Oho. Pich. Aha. Pich. Wydawało mi się, że coś słyszałem, że jedzie, ale to chyba po prostu moja wyobraźnia. Przegrupować się? Już się przegrupowałem. O cholera. Kurde, idą. O cholera, jasne. No oni mają takiego cela z daleka, to ja podziwiam. O cholera, jasne. Apteczkę poproszę. Nawet z dwie. Aha, muszę się cofnąć, dobrze. Już się cofam, ała. Dobra, metoda... Napływającego, nie wiem, rekina. Że lewo, prawo, lewo, prawo. Co tu się dzieje? Aha, tutaj mam iść, dobrze. To jest Johnny Rambo. Troszeczkę przycelować, nie wygłupiać się. Aha, tam już nie dosięgnę. Cholera jasna, ale wy... Trujecie. Ostro. O cholera, tutaj jesteście? Nie spodziewałem się. Jest tak blisko. Ale to lepiej ekran. Jeszcze czołg. Jeszcze coś? Serio słyszę czołg. Z tej strony jakby. Podoba mi się ten dźwięk. Oho, dobra. Dobrze widziałem. Ej. A wągi, kurde. O Jezus Maria. Wągi. Ileż można? Tam ci jeszcze... Napierniczają to równo. Kiedy jeszcze przez 4 minuty trzeba. Słyszę znowu jakiś czołg. Tam leci, okej. To trzeba tych się pozbyć. Kurde, nie strzelać. Nie tu, w drugą stronę. O, spiesz się. No i gdzie ta lufa? Jest. Aha. I co teraz? Cholera jasna. Zniszczyli mi działko. Ła. To cholera jasna, no. Jest tu jakaś... O! Coś tu jest. Nie wiem, może to zniszczymy? Co? Nic?
To mi się nie podoba. Czyżby to nie dolatywało? Nie dolatywało? Nie ma apteczek, kurde. Ale lipa. Ale lipa. To może coś? Jest, dobra. Ale jak ja mam to zniszczyć, skoro to nawet nie chce mi dolecieć? Może troszeczkę bliżej? No przecież celuję w ten czołg. Trochę bez sensu, bo teraz nie za bardzo... czaję, o co chodzi. Wiecie co? Może zrobimy tak. O, dobra. Wczytałem z tego względu, że... O Jezu. Czyżbym go zabił? Nie, jeszcze raz. Zaraz przybędzie ten czołg. Musiałem, wiecie, wczytać, bo to było bez sensu, żebym... Żebym stracił to działko. Gdzie jest ten czołg? Nie widzę go. Coś słychać. A ja leci, leci! Szybciej, szybciej! Gazu, gazu! Hit! Widzę, że tyle tutaj tych miaszków. To jest cholera jasna. No szkurde, no! Pomożecie mi jakoś, czy nie? Wiem, że oni z każdej strony idą, ale kurde. Troszeczkę by się przydało to inaczej zrobić, co? Tu ktoś jest? No, dużo ich jest. Dobra, jest kolejny czołg. Cholera, cholera, cholera. Nie zdążył. Bym zdążył. Cholera jasna, no. Zobaczcie, że tutaj tak nic nie mówię, ale jestem skupiony, bo... Cholera jasna, no. Co jest? Straszna jadka tutaj się zaczyna. Może ja zamienię? Cholera jasna, no. Kurka wodna. O, cholera. Wrócę fix. Jeszcze ten czołg cholerny. Szybciej. Mi się wydawało, że ja zapisywałem. Albo i nie. Teraz wiem, że zapisałem. Oh, my Leben. Ile te zwłoki, co tutaj są, są tak zrobione, że czasami myślę, że to już jest trup, a to niestety nie żaden trup. Pozbierane. Nie żaden trup, tylko... Ktoś sobie leży, nie? Mogę coś słychać? No szkurde mać. Aha, super, świetnie. Masakryczna długa jest ta misja i trudna przede wszystkim. Z każdej strony mnie... ostrzeliwują. Coś tu powinien być czołg. Kurde, widzę Niemca, ale... O. Jezus Maria! Skupienie maksymalne. Super. No przecież strzelam mu w ten... pieprzony łeb. Jezus Maria. Chyba to jest... Dobra, jakoś szybko, szybko. Hit. Uciekamy, uciekamy. Macie tu jakieś apteczki?
macie tu apteczki. Może teraz tam coś będzie jechało? Matko święta. A co jest? Debil oczywiście mnie nie ochrania z tyłu. Cholera jasna, no. Już jestem na hita już. Od razu wczytam, bo to bez sensu. Jezus. A, to był mój, okej. Okay. Macie granaty? Kurde, no nie wierzę. Zaraz dostanę tak zwane kurwicu. O, super. Oj. Chyba... Aha, bo ja zabiłem swojego. Okej. My bad. Znając życie, pewnie zaraz ktoś z tyłu będzie mnie trafiał. No, albo i z boku. To jest mój. Jezus Maria. Dobra, wiem, że tank. Wiem, że jakiś tank. Tanki grałem. Pospiesz się. Szybko strzelaj. Azu. Aha. No świetnie. Wręcz bosko. O, cholera. Jeszcze? Dobra, coś tam zadziałało się. Jakieś apteczki? Ej! Apteczki potrzebuję. Cholera, jasno. Przed nią. Żadnych apteczek i ja jestem na hita. Słyszę kolejnego. Nie no. Ja pierdykam, no nie wierzę. Może tu będzie apteczka jakaś. Fajnie by było. Jest. Jestem uratowany. Muszę to wziąć, bo tu słyszę jakiś kolejny czołg. Chyba widzę nawet, ale... Łach, cholera! Możecie mnie ochronić? Do cholery. No przecież... Przecież mogliby mi pomóc. Ten czołg to by mogli mi... O! Dobra. Tylko żeby przetrwać. Cholera. Ur, przepieczone. Co tu się dzieje jeszcze? Gdzie jest moja jakaś lepsza broń? Dajcie mi jakąś lepszą broń. O! Może być. Pięknie przygrywająca melodia zwycięstwa. Chociaż jeszcze tego nie dokonałem, ale jestem coraz bliżej. Ile jeszcze można? Już? Jest! Excellent work, lads. Bloody well done. Idą wszyscy. Dobra, to sobie przyspieszymy.
Dobrze, moi drodzy. To będzie na tyle w tymże odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Wybaczcie, że tyle razy ginąłem, ale widzieliście sami, co tam się działo i to była istna katorga i masakra. Mam nadzieję, że jesteście usatysfakcjonowani nowym odcinkiem i mam nadzieję, że kolejny odcinek będzie również emocjonujący, co ten. Także co? Trzymajcie się, moi drodzy. I cóż, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.